Cześć, witajcie, jest Grysiak. I jest Grzywski. Postanowiliśmy dzisiaj zobaczyć, co się dzieje na Placu Solnym. Bardziej postanowiliśmy, bo zgłodnieliśmy i przyjść zobaczyć, jakie dobre tutaj jedzonko mają. No ja już tutaj obszedłem. Myślałem, około że już zjadłeś trochę. Nie, czekam na zamówienie. Około 30 food trucków przyjechało do Bydgoszczy, najprawdopodobniej z całej Polski. Różna, różnista kuchnia. To inaczej, powiedz, co zamówiłeś. No ja zamówiłem meksykańskie burrito. Jestem ciekawy. A wiesz, co to w ogóle jest? No jakiś... coś, wiem, że tam jest fasola na pewno, jakiś placek, jakaś wołowinka, suróweczka, no zobaczymy co dobrego tam. Wbijajcie tutaj, ciekawa impreza, można naprawdę smaki z całego świata, kuchnie z całego świata są i chińska, i meksykańska. Dobra, i... bo ja już zgodniałem, także wbijajcie, na razie. Idziemy. Serdecznie, właśnie jesteśmy na waszej imprezie. Czy to jest impreza cykliczna? Jak często się pojawiacie? Znaczy tak planujemy w każdym mieście w Polsce, w takim rejonie północnym się przynajmniej raz w roku pojawić. Czasami się zdarza, że nawet dwa razy do roku się pojawiamy. Mhm. Z tego co w internecie wyczytałem, mieliście być na Starym Rynku. Co się stało? Tak, że... mieliśmy być na Starym Rynku, jednakże tutaj pojawiły się pewne komplikacje i to w porozumieniu z Urzędem Miasta doszliśmy do jakiegoś rozsądnego porozumienia, że właśnie że będziemy tutaj na Rybim Rynku. Ile mamy food trucków? Mamy 21 food trucków z kuchnią z całego świata. Z Ameryki Południowej, z Europy, z Azji. Dla każdego coś dobrego. A, czyli zachęcamy, żeby przyjść. Jasne, oczywiście. Nie gotować się obiadu w domu, tylko Niedzielny obiad w takiej street foodowej formie jak najbardziej według mnie jest to super alternatywa. Okay. Zwłaszcza w tych czasach, kiedy no, nie ma tych atrakcji za wiele. A... jak coś się dzieje, to warto jednak odwiedzić, zobaczyć. Skąd te food trucki przyjechały do Bydgoszczy? Z całej Polski? Z całej Polski. Mamy też tutaj parę lokalnych food trucków z Bydgoszczy, ale też z Gdańska, z Gdyni, z Trójmiasta, z Łodzi, z Warszawy. Królują chyba burgery z tego, co zwróciliśmy już uwagę. Tak. Ale z takich ciekawostek, takie coś, co jest tylko jeden na przykład taki, to co można tutaj... Takich unikatowych u nas, wydaje mi się, że to są krewetki, chyba właśnie tutaj z Bydgoszczy. Tego na pewno też pączki. Mamy hiszpańskie churrosy, też bardzo rzadko się spotyka, żeby i właśnie... węgierskie takie placki. Tak, węgierskie langosze, też bardzo oryginalne. Super, dzięki wielkie, wbijajcie. Dziękuję bardzo. Wbijajcie bydgoszczanie, a my idziemy coś zjeść, nie? Smacznego.